169 meczów w Ekstraklasie, w tym 6 zdobytych goli, znajomość również pierwszoligowych realiów. Który moment wspominasz najmilej? Każdy rok chyba był miły, bo ja zawsze powtarzam, że ja naprawdę kocham grać w piłkę nożną i ten sport uwielbiam, więc każdy sezon, każdy rok był dla mnie cudownym rokiem, a mam nadzieję, że ten kolejny teraz, to kolejna runda będzie jeszcze lepsza. Reprezentacja Polski z dzisiejszej perspektywy. 3 występy to zaspokoiło Twoje ambicje w tym zakresie? Dzisiaj jestem z tego bardzo dumny, tak samo jak wtedy, że miałem okazję zagrać z Orzełkiem na piersi. Wiadomo, że jako dziecko każdy marzy o Lidze Mistrzów i o grze w reprezentacji Polski, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że byli lepsi ode mnie i bardziej gdzieś tam chyba piłkarsko zasługiwali na to, żeby w tej reprezentacji grać. Natomiast, tak jak mówię, ja jestem z tego dumny, że miałem okazję wystąpić z Orzełkiem na piersi. Bielsko-Biała jako miejsce do życia i do pracy? No tak, jest to świetne miejsce. No, nie ukrywajmy, że jest to taki region bardzo, bardzo fajny, jeśli chodzi o życie, no i też o sport. Jest tutaj wiele sportu, są kluby piłkarskie gdzieś tam i do tego tutaj w rekordzie futsalowcy, więc na pewno fajne miejsce do życia i do pracy. Masz za sobą raptem 2 mecze sparingowe z rekordzistami, oba rozegrane w ekstremalnych warunkach boiskowych, z drzewiarzem na śniegu, z garbarnią na wodzie. Abstrahując od rezultatów, co możesz powiedzieć o swoich nowych kolegach? Że się poznajemy tak naprawdę, gdzieś tam ja też się zaczynam dopiero otwierać w tej szatni i poznawać ludzi, poznajemy się na boisku. Chociaż ja zawsze powtarzam, że piłka jest wszędzie taka sama i jak ktoś lubi, kocha i umie grać piłkę, to zawsze szybko się dogada i tutaj też na pewno będzie podobnie. A do oceny jeszcze spokojnie, bo tak jak pan wspomniał, warunki były w jednym jak i w drugim meczu bardzo, bardzo trudne, więc spokojnie poczekajmy na to, że aura zacznie sprzyjać. Nikt w klubie z Cygańskiego Lasu nie ukrywa, że liczymy na twoje piłkarskie doświadczenie, że młodzież, której w klubie nie brakuje, okrzepnie mając u boku tak rutynowanego zawodnika. Prezes na spotkaniu powiedział, że będziemy walczyć o Pro Junior, więc dobrze, że mój transfer jest. Ale nie, no jasne, że młodzież musi naciskać, napierać i ta młodzież musi być w każdym klubie. Myślę, że z biegiem lat jest ona coraz bardziej świadoma i tylko z tego trzeba się cieszyć, a ja chętnie zawsze posłużę radą, czy nawet jakimś treningiem, jeśli ktokolwiek będzie chciał. No właśnie, z boku słychać często twoje podpowiedzi, masz skłonności pedagogiczne? Będziesz w przyszłości trenerem? No, trenerem po części już jestem, bo gdzieś tam jakieś licencje zrobiłem i myśląc o przyszłości zacząłem się w tej dziedzinie edukować. Pedagogiczne mam 2 dzieci, więc to podejście do dzieci czy młodzieży gdzieś tam naturalnie musi być. Czasem to tak trzeba wyczuć zawodnika też, bo z jednym młodym trzeba jak z jajkiem, a z jednym jak z wojskiem i różnie, ale nigdy podpowiedzi nie za dużo. A twoja wiedza o rekordzie? Jest wystarczająca. A wiedza o trzeciej lidze. Kilku ludzi zapewne znasz, że wymienię nazwiska Łukasza Garguły, Pepe Ćwielonga, Łukasza Hanzla, Marcina Lachowskiego czy Dawida Jarki. No tak, każdy wie, że ta grupa trzeciej ligi jest bardzo mocna, bo są to kluby przede wszystkim utytułowane, 2 są tutaj zawodnicy, którzy liznęli większej piłki i wyższych lig, więc ja się sam nie mogę doczekać już startu rozgrywek, bo tak jak powiedziałem, ja kocham grać piłkę. No to na koniec twoje oczekiwania wobec rekordzistów? Myślę, że będziemy żyć z tygodnia na tydzień i z meczu na mecz i każdy kolejny mecz będzie dla nas tym ostatnim i najważniejszym, a nie ma co gdybać, bo zawsze zielone boisko wszystko weryfikuje.